Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków amen. Przed tygodniem było zesłanie Ducha Świętego i w audycji księga zupełnie spontanicznie, chyba pod wpływem Ducha Świętego poprosiliśmy Państwa o maile dotyczące Audycji księga i dziękujemy bardzo. Dostaliśmy to bardzo wzruszające, naprawdę ktoś nas słucha. Przeczytam fragmenty dwóch maili. Szczęść Boże, słucham księgi regularnie od około ośmiu lat, aby lepiej przygotować się do niedzielnej liturgii. Myślę, że tak jak większość z nas, słuchaczy, jestem w procesie nawracania się. My też jesteśmy. Tak jest. Włączymy się. A drugi list dostaliśmy w ogóle z daleka, ponieważ aż z Antwerpii. Pani Magdalena napisała tak: Chciałam wyrazić wdzięczność i napisać krótkie świadectwo o tym, jak Duch Święty dotyka serc poprzez audycję Księga. Audycja Księga jest ze mną od paru lat. W świętej pamięci ksiądz Piotr Pawlukiewicz prowadził mnie i rozbudził głód Ducha Świętego. Od soboty do soboty czekałam na te spotkania. Mieszkam od 30 lat w Belgii. Dzięki tym spotkaniom rozpalałam serce, aby następnego dnia w niedzielę być już blisko Pana na Eucharystii. A w czasie pandemii, kiedy jedynie 10 osób mogło być nam przy świętej, audycja księga dawała nadzieję, światło i świadomość, że w tej pandemii jest żywy Kościół w Polsce. Audycja jest dla mnie prawdziwą ucztą duchową. A owocem jest też, że następnego dnia w niedzielę w czasie czytań Duch Święty przypomina mi te przepełnione mocą Ducha Świętego nauki księdza Łukasza. Ja dalej tu nie przeczytam. A to szkoda, dlatego że tam jest napisane o tym pięknym, ciepłym głosie i mądrym. Oj dobrze, zostawmy no, no. to. Ale na koniec dziękuję i serdecznie pozdrawiam z Antwerpii. To naprawdę wielka sprawa. Bardzo Pani Magdalena, bardzo dziękujemy. Tak, bardzo dziękujemy i y, słuchajcie, prosimy o następne. My będziemy do nich wracać tak powoli, nawiązywać w tym czasie wakacji, zwłaszcza kiedy czas późniejszy, a może więcej motywacji potrzeba do tego, żeby y, wzrastać w relacji z Panem Jezusem. Księga Małparadiowarszawa.pl. Dokładnie. A dziś będzie o relacjach, bo od tego też zaczęliśmy. Ta nasza wiara. Chrześcijańska jest niezwykła, ponieważ Bóg jest relacją, tak można powiedzieć? Czy w relacji, czy relacją? Bóg jest w relacji. No to jest ciekawe pytanie, czy można powiedzieć, że jest relacją. Wiadomo, że Bóg to są trzy osoby, które nawzajem obdarowują się miłością, które się ofiarują, przyjmują nawzajem. Całkowicie są sobie oddane, na siebie otwarte. Bóg żyje w relacji, osoby boskie żyją w relacji. I nas stworzył dla relacji ze sobą, i uzdolnił nas do tego, byśmy budowali relacje nie tylko z nim, ale też i z innymi. Bo dziś uroczystość najświętszej trójcy i w związku z tym o trzech osobach boskich będziemy czytać, a zaczynamy od czytania z księgi powtórzonego prawa, rozdział czwarty, wersy od 32 do 34 i od 39 do 40. Mojżesz tak powiedział do ludu: Zapytaj dawnych czasów, które były przed Tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi. Zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to, lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak Ty słyszałeś i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan Twój Bóg w Egipcie na twoich oczach? Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem. A na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać, by dobrze ci się wiodło i Twym synom po tobie. Byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje Ci Pan, Bóg Twój. Bóg jest w relacji, może i relacją, bo Bóg jest miłością, ale to potem będziemy to rozważać. W Izraelu na pewno Stary Testament Bóg jest jeden i koniec. Ale jest to Bóg, który nieustannie angażuje się po stronie człowieka i widzimy, że w tym fragmencie Księgi Powtórzonego Prawa Bóg przypomina się niejako Izraelitom, pokazuje im konkretne y, sytuacje z historii ich y, życia. W których udowadnia, że mu na nich zależy, że on się o nich troszczy, że on o nich walczy, że on ich, on ich zabiega, że są przez niego wybrani i umiłowani, że on się im objawia, że jemu zależy na nich. Jak gdyby chciał pociągnąć ich troszeczkę bardziej ku sobie, pobudzić ich miłość, pobudzić ich wdzięczność za te wielkie dary, którymi on ich obdarował. Jak gdyby chce im pokazać, jesteście wyjątkowi w moich oczach, jesteście dla mnie ważni, zależy mi na Was, otwórzcie się na mnie. Mojżesz, który miał niesłychanie trudne zadanie do wykonania. Ponieważ musiał panować przez do końca życia swojego, do ostatnich dni, nad tą społecznością, która wyszła z Egiptu, i oni pewnie często tracili nadzieję, tracili sens, chcieli zawracać, mieli do niego pretensje, cały czas było coś nie tak. I Mojżesz w tym całym nie mówi: Patrzcie na mnie, to ja teraz wam powiem, co zrobić, ja wam i kieruję, nie, nie marujcie, nie narzekajcie. Mojżesz mówi: Bóg jest jeden. Albo w to wierzycie i idziecie, a nie to Wasza sprawa w sumie, nie? Bóg jest jeden. To w sumie się nic nie zmieniło. No właśnie, dla nas też Bóg jest jeden. Nawet ktoś bardzo ładnie powiedział, że może należałoby powiedzieć: że Bóg jest jedyny. Bóg jest jedyny. Jedyny, czyli ten, który, którego nawet nie stawiamy w jakimś w jednym rzędzie z, z innymi wartościami, ale stawiamy go ponad wszystkimi wartościami. Jako tego, który jest przyczyną naszego istnienia, który jest, staje się punktem odniesienia dla naszego istnienia, jest celem, do którego zmierzamy. Jest kimś, kto nas stworzył i. Na tym stworzeniu się nie zakończyło, ale Bóg się całkowicie zaangażował w nasze istnienie. Bóg je podtrzymuje swoją miłością. Bóg ciągle o nas myśli, Bóg ciągle o nas, nas pragnie, Bóg ciągle nas chroni. I też no, tutaj Izraelitom, zwłaszcza Mojżesz, tutaj przypomina, że Pan Bóg objawił swoją potęgę. Ja to kiedyś nie tak całkiem nie tak dawno odkryłem, że to, to takie objawienie się Pana Boga w sposób gwałtowny, w tych wyjątkowych takich znakach, spektakularnych znakach, miało im uświadomić, że, że ten Bóg, który ich wyprowadził z Egiptu, to nie jest jakiś bożek na wzór tych bożków egipskich, wyrzeźbiony przez człowieka, który tam niewiele może, ale to jest ktoś, kto jest wyjątkowy. I zasługuje na to, żeby zrobić mu wyjątkowe miejsce w swoim sercu. No właśnie, miejsce w swoim sercu. Jak mamy w życiu dylematy, problemy, dramaty, nie wiemy, co zrobić. To jest prosty punkt odniesienia. Bóg jest jeden. Pan jest Bogiem, a na niebie, wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeszy go praw i nakazów, by dobrze ci się wiodło. To z tego jest prosta nauka. Bóg jest jeden, to proste prawo. Czego jeszcze się zastanawiasz, nad no, czym się zastanawiasz? No, jak widać w praktyce naszego życia jest, jest się nad czym zastanawiać. My zawsze znajdziemy powód, żeby coś tam rozważać. No, bo sobie. może sobie znajdujemy innego Boga i to jest problem. Otóż właśnie to. I choć wielu bogów sobie możemy wymyśleć, to taki Bóg, który daje nam szczęście i prowadzi nas do szczęścia, jest rzeczywiście jedynym Bogiem. I on się nam objawił nie po to, żeby nas w jakikolwiek sposób uciemiężyć, zdominować, ale objawił się nam, żeby zwyciężyć wszystko to, co jest złe w naszym życiu i uzdolić nas do tego, byśmy, idąc w jego mocy, w mocy jego ducha, też zwyciężali wszelkie zło i upodabniali się do niego. Wchodząc w relacje z nim, poznając go, a poznając go, uczyli się mu ufać. Że to, co się dzieje w naszym życiu, nigdy nie jest w przypadku. Że Bóg nad wszystkim ma kontrolę. Że On z każdej sytuacji, nawet takiej, którą sami wejdziemy i się pogrążymy w różnego rodzaju przykrych rzeczach, po same dziurki w nosie, jest w stanie nas wyprowadzić ku wolności. Ku wolności byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan Bóg Twój. Tak, oni mieli taką, znaczy nie mieli koncepcji w ogóle jeszcze życia wiecznego, tak za bardzo, więc to przedłużenie życia na Ziemi było takim mm -hmm. obrazem Bożego błogosławieństwa. A my wiemy, że my mamy przedłużyć swoje życie nie tylko na tej ziemi, ale na tej nowej ziemi, i nowym niebie, które dla nas jest przygotowane dzięki Jezusowi Chrystusowi. I to jest coś, do czego dążymy. W naszym życiu nie wiem, jak to jest, ja na pewno w swoim jestem w stanie wskazać takie wydarzenia, jak tu jest też napisane, które mi mówią. No przecież on w twoim życiu zrobił to. No przecież zrobił tamto. No co, nie zrobił? Zrobił. I myślę, że każdy z nas powinien na takie wydarzenia y, zwrócić uwagę. Właśnie troszeczkę, jak wielkich dzieł Pan Bóg w naszym życiu dokonał. I w których momentach naszego życia nam pobłogosławił, w których nas podniósł, a może właśnie nawrócił nas do siebie, tak, do naszego serca. Znaleźć takie momenty, y, nie jeden na pewno, i pamiętać o nich, to jest też taka łaska, która pomaga przetrwać trudniejsze momenty w naszym życiu, trudniejsze momenty w naszej drodze ku Bogu. A taki przecież nie brakuje. Za chwilę spotkamy się z Duchem Świętym przy lekturze listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wersy od 14 do 17. Bracia, wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znów pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, ojcze. Sam duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. I tu się zastanawiam, czy ja jestem synem Bożym, bo nie wiem, czy mnie Duch prowadzi. Oj, nie ma się nad czym zastanawiać, panie Pawle. Eee, no proszę jest... księdza, życie to życie, wiadomo. Ja wiem, ale podat tym, co czujemy albo nie czujemy, jest jeszcze coś, co jest takie bardzo fundamentalne, czyli pewna wiedza objawiona nam przez Pana Jezusa i która przez Kościół jest konsekwentnie przekazywana od samego początku, że dziećmi Bożymi staliśmy się w momencie Chrztu Świętego, wtedy też otrzymaliśmy Ducha Świętego, staliśmy się świątynią Ducha Świętynia, Świętego, świątynią Boga. W czasie bierzmowania to wszystko jeszcze zostało pomnożone, dopełnione, wypełnione. I Duch Święty w nas niewątpliwie jest. I czy jesteśmy tego świadomi, o tym zawsze pamiętamy, czy też nie, a my może czasami jest tak, że przez wiele lat naszego życia żeśmy to ignorowali, to Duch Święty nieustannie w nas działa, ponieważ Pan Bóg z nas nigdy nie rezygnuje i zawsze o nas walczy. A tu jest jeszcze tak pięknie powiedziane, że ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. I teraz, kiedy sobie popatrzymy na tego, który jest pierwszy synem Bożym, jedynym, czyli na Jezusa Chrystusa, on rzeczywiście dał się poprowadzić Duchowi Świętemu od momentu poczęcia, bo poczęty został w mocy Ducha Świętego, aż do momentu zmartwychwstania, bo to jego mocą zmartwychwstał. Wszystko, co dokonało się w życiu i w działalności Jezusa, cała jego posługa i nauczanie, i także ofiara, została złożona w mocy Ducha Świętego. Więc jeżeli Duch Święty prowadził Jezusa, umiłowanego jedynego syna ojca, to nas, którzy jesteśmy przybranymi dziećmi Boga właśnie przez Jezusa Chrystusa, tym bardziej Duch Święty prowadzi, tym bardziej, że Jezus nam obiecywał, że Duch Święty przyjdzie do nas, że on nas wszystkiego nauczy, że nam przypomni wszystko, co, czego Jezus uczył, co nam objawiał. Więc ta obecność Ducha Świętego jest nieustanna i teraz warto ją odkrywać. Jest nieustanna, no właśnie, odkrywać, bo to jest napisane tak. Nie otrzymaliście przecież Ducha Niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni. Niesłychane zdanie, bo nie napisał, nie otrzymaliście Ducha Niewoli, by się pogrążyć w niewoli, ale napisał o tym, co nas trzyma w niewoli, bojaźń. I to nie bojaźń Boża. Tak, czyli jeżeli, się, jeżeli jest tobie wielki lęk, to może coś nie tak z duchem, może nie masz z nim kontaktu, może nie korzystasz, może się nie zagłębiasz, może jesteś daleko. Zdecydowanie można takie wnioski wysnuć, i to warto robić. Jakoś określić ten swój punkt tu i teraz, gdzie ja jestem, jeżeli pozwalam się zdominować lękowi, moja nawet pobożność czasami może być taka pełna lęku, zmotywowana przez lęk, bo ja się boję Boga. Bo jeżeli nie przyjdę, nie powiem, nie zrobię, to, to mi jakaś cegła spadnie na głowę, to mi się wszystko nie będzie układało w życiu. No to, to pokazuje, że rzeczywiście te rany, które we mnie są, które noszę, zadane przez grzech, przez innych ludzi, przez mój grzech, przez grzech innych ludzi. No, że one w jakiś sposób niekorzystny wpływają na budowanie mojej relacji z Panem Bogiem, i jest to coś, z czym warto stanąć przed Bogiem. No właśnie, bo my otrzymaliśmy Ducha Przebrania za synów. To nie chodzi tylko o to, że Bóg nam pomaga, bo jesteśmy biedni, ale pomaga nam też i nas wspiera, bo jest naszym Ojcem. Jest naszym Ojcem i takim, którego miłość jest doskonała i bezwarunkowa. Takim, który bardzo dobrze wie, ku czemu nas przeznaczył, jaki jest cel naszego istnienia, wie, jak wielkie bogactwo łaski jest dla nas przygotowane, i w związku z tym, no też wie, jak wiele możemy stracić, kiedy się w tym naszym życiu pogubimy, więc się bardzo, bardzo, bardzo mocno o nas troszczy. Bardzo stara, nawet kiedy jesteśmy jak ten syn marnotrawny, gdzieś tam wylądowaliśmy już prawie albo dosłownie przy korycie ze świniami. To Ojciec jest tym, który nieustannie wygląda za nami, szuka nas, wybiega na drogę, tęskni i udziela łaski, której my w tym momencie może nie czujemy, ale udziela łaski do tego, żebyśmy z tego naszego stanu upadku powstali. Nie wiem, czy to nie jest zbyt, zbyt daleko posunięte, ale ten syn przecież wrócił. On tam z miłości nie wrócił. Po prostu mu nie szło aż tak bardzo, że już nie wiedział co robić. Natomiast wiedział, gdzie wrócić. To duch tam nie działał w jego sercu? Działał cały czas, ale to jest tak, że jak my mamy różnego rodzaju inne przyjemności, a on szukał przyjemności w swoim życiu, miał pieniądze, za które mógł je nabywać. To y, miłość ojca nie była mu potrzebna wtedy. Miał takie przekonanie, że poza domem ojca będzie mu lepiej. Dopiero wtedy, kiedy doświadczył, że nie jest mu lepiej, poza domem ojca, przypomniał sobie to, y, co stracił, to, od czego uciekł. I zatęsknił, zapragnął, żeby coś się zmieniło. Może nie rozumiał cały czas tej miłości ojca, ale chciał. Czyli to chcenie to już jest coś. Tak. Chcenie jest czymś bardzo ważnym, takim, nawet taki początek pragnienia. Może się to wiązać z takim zejściem na dno. Czasami też mówimy tak potocznie, że, że czasami to trzeba dotknąć dna, żeby się mieć od czego odbić. No, Pan Bóg takie sytuacje dopuszczał w naszym życiu. Ze względu na to, byśmy zapragnęli wrócić do Niego, żebyśmy zobaczyli, że ona nas czeka, że, że On nigdzie się od nas nie oddalił, że to my, żeśmy się od Niego odwrócili. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, o tym teraz była mowa, to i dziedzicami, co to znaczy? Dziedzic to jest ten, który ma udział w majątku ojca, do którego ten majątek w jakimś stopniu należy. Czyli dziedziczy po ojcu. Czyli co ja dziedziczę po ojcu? Wszystko. To dużo. <laughs> Tak, to jest bardzo dużo. Nawet nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, co my dziedziczymy po Ojcu. Dlatego, że no ta najbardziej, mówimy tak trochę żartobliwie, precyzyjna definicja nieba, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie jest w stanie pojąć, co Bóg przygotował tym, którzy go miłują, jest właśnie tym wszystkim. Bogactwo chwały, bogactwo łaski, bogactwo miłości Pana Boga jest dla nas niepojęte, niewyobrażalne i jest dla nas. Nie tylko w przyszłości jest dla nas, ale ono jest dla nas tu i teraz. A jak? Ja już teraz jestem dzieckiem Pana Boga. Od momentu tu Świętego jestem dzieckiem Pana Boga. Od momentu tu Świętego jestem współdziedzicem Jezusa, jestem Jego bratem. Ja tutaj mam już prawo do korzystania z tego dziedzictwa. Na miarę tego, na ile jestem w stanie się w tym jakoś rozeznać, na ile jestem w stanie to odkryć, ale Bóg jest mi gotów udzielić wszystkiego, czego potrzebuję, by być szczęśliwym, by moje życie było spełnione, by odkryć moją godność w jego oczach, odkryć to swoje dziecięstwo. To skoro tak to jest wszystko piękne i pozytywne, to czemu musimy cierpieć? Bo to jest napisane: skoro wspólnie z nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Ponieważ nie da się wejść po grzechu pierworodnym do nieba bez krzyża. Przez krzyż do nieba. Jezus wziął na siebie doświadczenie naszego grzechu, naszego cierpienia, skutków grzechu, poniósł to wszystko na Golgotę, pokazał nam drogę i zaprosił nas do tego, żebyśmy tą drogą za nim poszli. I z nim poszli. Mówi, kto chce, i za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie swój krzyż, niech mnie naśladuje. Droga do nieba to jest droga krzyżowa. Niestety, ale jest to konsekwencja grzechu pierworodnego i naszych wszystkich, które żeśmy popełnili. Natomiast Bóg jest z nami w tej drodze. On nam tą drogę pokazał, stał się dla nas tą drogą i to cierpienie, choć jest doświadczalne, jest trudne. To jednak przeżywane w jedności z Jezusem, po pierwsze, trochę łatwiej jest je nieść, a po drugie, ofiarowane Panu Bogu, zyskuje wartość taką zasługiwania, też wartość zbawczą. Możemy współuczestniczyć. Wchodząc w doświadczenie cierpienia razem z Jezusem w, w, zwyciężaniu, w zwyciężaniu, zła, które no, jest wokół nas, nie tylko w nas samych, ale wokół nas. Chociażby ofiarowując te swojego rodzaju różnego, chociażby ofiarowując te różnego rodzaju trudy o nawrócenie grzeszników, o nawrócenie kogoś bliskiego, o to, by komuś tam pomóc, dźwignąć Go. Za chwilę wsłuchamy się w słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 28, wersy od 16 do 20. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni. Aż do skończenia świata. Te słowa są tak rewolucyjne, że ciężko w ogóle to jakoś skomentować. W odniesieniu do Starego Testamentu na pewno. To jest kompletna rewolucja. Tam, przy Mojżeszu, Bóg był jeden a tu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego macie chrzcić. Rewolucja. Rewolucja, której sprawcą jest sam Jezus Chrystus. Przyszedł tutaj na ziemię i objawił nam tajemnicę istnienia Boga. Objawił nam prawdę o tym, że Bóg nie tylko jest jeden, co jest cały czas pozostaje prawdą. Jest jedna natura boska, ale to jest jednocześnie Bóg wspólnotą trzech osób. Jezus mówi, przyszedłem objawić Wam ojca, pokazać Wam ojca, a tym samym ojciec objawia nam syna swojego, czyli Jezusa Chrystusa. I Jezus przygotowywał coraz bardziej uczniów i nas w osobie tych uczniów do poznania, że, że to nie wyczerpuje tajemnicy istnienia Boga. Relacja ojca i syna odwieczna, ale jeszcze jest trzecia osoba Trójcy Świętej, czyli właśnie jest Duch Święty, który od ojca i syna pochodzi który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, ten, który mówił przez proroków, czyli odwiecznie istnieje, ale objawiony zostaje nam w sposób szczególny jako osoba boska teraz, po to byśmy mogli z nim zbudować relacje. I w ten sposób z każdą z osób Trójcy Świętej, osób boskich, z Bogiem Jedynym możemy budować relacje, odkrywając no na tyle, na ile rozum ludzki jest w stanie to ogarnąć, a powiedzmy sobie jeszcze, że w bardzo niewielkim stopniu, odkrywając, kim jest Bóg i jakim jest Bóg dla nas. Ten stopień odkrywania faktycznie jest niewielki, chyba bo apostołowie to jednak kalita i jedenastu, bo wiadomo, że już nie był tam Judasza, Spotykają go tuż przed jego odejściem, prawda? Po zmartwychwstaniu w i napisane jest: Niektórzy jednak wątpili. I co wtedy Jezus robi? Nie mówi ci, którzy są bardziej wierzący w prawo, a ci, co są mniej wierzący w lewo, bo teraz ci otrzymają moc chrzczenia, udzielania chrztu, a tamci nie, bo jeszcze są za słabi. Mhm. To tak nie zrobił tego. Na szczęście. To zupełnie odwrotnie. Wszystkich wziął. Tak jest, mówi wszystkim: Idźcie więc i nauczajcie wszystkie tak. narody. I to, który mówi tym, co jednak jeszcze ciągle wątpili? To jest niesamowite w Panu Bogu, że On zawsze widzi więcej, a my próbujemy to jakoś tam odkryć, że poznajemy Boga i zyskujemy pewną pewność w naszej relacji z Nim wtedy, kiedy idziemy z Nim przez życie, wtedy, kiedy staramy się zachowywać Jego naukę, wtedy, kiedy staramy się pełnić Jego wolę, poznajemy Boga w działaniu. Bo pokusa czasami jest taka, że ja no, jestem słaby, niedoskonały, wątpiący, wielu rzeczy nie rozumiem, no to ja teraz usiądę i będę studiował, będę czytał albo będę się tak długo modlił i namiętnie, prawda, żebym zaczął być mocniejszy, żeby coś się we mnie dokonało. Będę czekał na jakieś, na jakieś szczególne objawienie. A Bóg mówi: Nie. Nie, ty masz swoje życie do przeżycia i masz zadanie w tym życiu do wypełnienia. Tak, a ja mówię, nie dam rady, a on mówi, dasz. Dasz radę, bo to nie, ja jestem z tobą. Jestem z tobą, nie opuszczam ciebie. Właśnie tutaj nawet to ostatnie zdanie takie bardzo mocne. Jestem z wami przez wszystkie dni do skończenia świata i właśnie dlatego dasz radę. Ze mną możesz uczynić wszystko, beze mnie nie uczynisz nic. Ale ja jestem przy tobie, w osobie Ducha Świętego, jako Paraklet, który, który cię strzeże, który cię prowadzi, który też za ciebie w jakiś sposób ręczy. Więc ja pokładam w tobie nadzieję. Ja ci ufam, że ty, pomimo, że jesteś słaby, to pozwolisz mi tak poprowadzić się przez życie, żebyś zrobił to, do czego Cię zapraszam, i do czego cię ja uzdalniam. No właśnie, dlaczego nas Bóg w Trójce świętej uzdalnia, jak było jeszcze w Starym Testamencie to najczęściej była mowa o tym, to też jest w pierwszym czytaniu, żeby po prostu przestrzegać przykazań. Po prostu dałem ci prawo i po prostu bądź mu wierny. I to masz robić, A żebyś żył długo. A tutaj jest znowu krok w przód. Jest, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, ale. My możemy iść i nauczać narody, dlatego że Bogu jest dana wszelka władza na niebie i na ziemi. I to On rządzi, a my tylko idziemy w Jego imię. Tak, ale to też oznacza, że Bóg mi tą władzę swoją udziela. No jestem dziedzicem. No właśnie, więc Bóg dzieli się ze mną swoją władzą, Bóg dzieli się ze mną swoją mocą, mocą ducha świętego. On mnie nie puszcza, tak, prawda. I zaryzykuj. To może to się stanie. No właśnie. Tak. Chociaż ten element ryzyka jest w wierze, bo wiara rzeczywiście jest krokiem w ciemność, tak? Wrócisz no, że... albo nie wrócisz. To tak, nie jest tak. tak, tak. Natomiast y... którędykolwiek by ta droga nie prowadziła, Bóg jest przy mnie i jego władza jest przy mnie. Sposób realizowania tej władzy i udzielania mi, on jest bardzo różny i często nie taki, jak my byśmy chcieli. Bo mamy takie poczucie czasami, że Pan Bóg zbyt mało nam daje, zbyt mało nam pomaga, zbyt mało się angażuje. To jest takie nasze przekonanie, tak? Może czasami mamy mówimy przy okazji, że my zbyt mało potrafimy, zbyt mało robimy, ale przy takim myśleniu zapominamy o tym, że są te wszystkie rzeczy niewidzialne, których my sobie w ogóle nie zdajemy sprawy, przez które Bóg się objawia i działa w sercach i naszych, i w tych wszystkich ludzi, do których On nas posyła. My nie musimy widzieć owoców działania Jego łaski, ale jesteśmy zaproszeni do tego, żeby uwierzyć, że ja idąc przez życie nigdy nie idę sam, że mówiąc drugiemu człowiekowi o Panu Jezusie, o tym, że Go kocha i że Go potrzebuje, też nigdy nie idę w oparciu o własną moc, własne siły. Tylko to Bóg miał zdania do każdego gestu dobrej woli, do każdego gestu miłości, do każdej postawy przebaczenia, jakiejś wyciągniętej ręki do pojednania, do cierpliwości i wielu innych owoców Ducha Świętego. To, to jest wszystko działanie Pana Boga we mnie. Napisane jest uczcie je, te narody wszystkie, zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Na, ja tak czytając, czytałem, wpierw przekazałem, że te historie, on one przykazałem. A co przykazał Jezus? Chociażby to byśmy się wzajemnie miłowali. Pierwsze przykazanie, jak gdyby fundament wszystkiego, co nam Pismo Święte też wielokrotnie potwierdza. Jeżeli to zachowamy, będziemy miłowali Boga z całego serca i człowieka bliźniego jak siebie samego, to w tym już będzie całe prawo i prorocy, bo Bóg jest miłością i w relacji wierze, i w relacji do Boga chodzi o miłość. Ale Jezus wielokrotnie mówił o tym, że miłość do niego my potwierdzamy tym, że zachowujemy Jego naukę. I to jest, myślę, coś, co jest bardzo ważne, że Jezus ciągle to akcentuje, że jeżeli chce być Jego uczniem, to ja mam zachowywać Jego naukę. Nie swoją własną, nie to, co mi się z tej nauki podoba, co mi, co mi z niej pasuje, ale zgodzić się na to, żeby pójść do końca za Jego Słowem, żeby zdecydować się w swoim życiu wypełniać Jego wolę. I wtedy zaczynają się dziać rzeczy wielkie w codzienności. Dziś mówimy o Trójce Świętej, no, chrześcijaństwo to od Chrystusa, więc najczęściej pewnie modlimy się do Chrystusa. Też msza święta jest bardzo chrystologiczna, prawda? Oczywiście jest tam i Duch Święty i Bóg Ojciec, ale najbardziej Chrystus znamy Jego oblicze. To jest najprostsze dla nas, bo wiemy, jak, jak wygląda. Jest jakaś pamięć tego oblicza. Natomiast czy my się możemy modlić do Trójcy świętej? Czy to jest jakaś inna modlitwa, czy to. Jak to rozumieć? Relacja z Trójcą, mieć relację z Trójcą świętą? Myślę, że dokładnie tak, jak każdą Poszczególnych osób Trójcy Świętej. Mieć relację z Trójcą Świętą, czyli z Bogiem jedynym, Bogiem jako Bogiem, to uświadamiać sobie, że Bóg jest wspólnotą osób. I mnie też stworzył na swój obraz i podobieństwo do życia we wspólnocie. Kiedy ja oddaję Cześć Panu Bogu jako wspólnocie trzech osób, to staje się uzdolniony do tego, tak mi się wydaje, że staje się coraz bardziej uwzględniony do tego, żeby budować coraz lepsze i głębsze relacje między sobą, z ludźmi, z tymi, którzy są wokół mnie. Modląc się do Trójcy Świętej, warto modlić się o ten wymiar wspólnotowy naszego życia, o odnowę naszych rodzin, odnowę małżeństw, odnowę relacji rodzicielskich, odnowę też tych społeczności, w których my żyjemy, społeczności Kościoła, wspólnoty parafialnej, naszej Ojczyzny, zobaczyć to, że zamysłem Pana Boga jest to jest to właśnie, żebyśmy żyli dla innych, żebyśmy się dzielili tym co posiadamy, żebyśmy byli otwarci na ofiarowanie siebie innym i też przyjmowanie drugich ludzi takim jakimi oni są. W ten sposób oddajemy cześć Trójcy Świętej, a od niej czerpiemy zdolność do takiego stylu życia. Od Trójcy Świętej uczmy się miłości, wolności w relacjach oddawania, przejmowania. Tak? Przecież tak. nie tylko oddawaj, 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 aż nic nie będziesz miał. Jak oddasz, to ci to dostaniesz. A im więcej rozdajemy, tym więcej otrzymujemy. I z Trójcą Świętą rozmawiajmy, a za uwagę dziś dziękuję państwu, księdzu Łukasz Turek i Paweł Kęska. Księga Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.